Siemaneczko, siemandereczko, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku o gitarach, filmik 41. Od razu mówię, będzie bardzo kontrowersyjnie i generalnie dzisiaj gadamy o rzeczach, o których mało kto mówi, ale ostatnio temat jest dosyć gorący i generalnie ja widziałem takie dwa filmiki, które trochę spowodowały to, że zacząłem o tym myśleć w ogóle i zastanawiać się, jak to jest, badać do tyłu swoje doświadczenie z gitarami i cały czas zastanawiać się, jak to ogarnąć i jak na podstawie tego doświadczenia sobie można, co można wywnioskować i w ogóle co powiedzieć w tym temacie. No, tytuł widzieliście, chodzi o to, czy drewno w gitarze ma znaczenie dla jej brzmienia i czy generalnie gitary po prostu z jakiegoś tam jednego drewna grają inaczej, a z jakiegoś tam innego inaczej, tak? Wszystko wzięło się od tego, że obejrzałem filmik doktora Groovy, DJ Groovy, czy coś takiego się nazywa kanał. Gościu ma tam tysiące filmików na temat gitar, po angielsku, po amerykańsku znaczy się. On tam testuje bardzo różne gitary, opowiada różne rzeczy o gitarach. Nie ze wszystkim, co on tam sobie wymyślał, się zgadzam. Nie wszystko tam jest prawdą. Moim zdaniem jest troszeczkę to poograniczane, ale to zaraz o wszystkim powiem. I generalnie on tam zapodał taki temat, że drewno w gitarze nie ma jakiegokolwiek znaczenia dla brzmienia gitary elektrycznej. Jeśli chodzi o gitary elektryczne nowoczesne, z pick-upami, które nie są takie stare, które mikrofonowały, czyli nie były zalane woskiem. Pierwsze przetworniki, i podejrzewam, że teraz jest dużo takich przetworników również robiona właśnie jakiś, na przykład tak jak ten tutaj chiński za 2 funty, czyli za 10 zł z wysyłką. I generalnie te oldschoolowe stare przetworniki, chyba muszę zamknąć okno, to jest taki upał, słuchajcie. No ale i te oldschoolowe stare przetworniki, one po prostu miały takie coś, że nie były zawoskowane i mikrofonowały i rzeczywiście można było do nich na normalnym, czystym tam brzmieniu wzmacniacza porozmawiać i wtedy słychać. Generalnie takie coś dzieje się, jeśli pick-up jest oldschoolowy, a potem wszystko to zrobiło się takie coś, że zaczęli je tam woskować, kombinować, żeby właśnie tego nie było i tak dalej, i tak dalej. No i teoria tego typka, tego do DJ Groovy jest taka, że on twierdzi, że te zawoskowane pick-upy, te nowoczesne pick-upy, generalnie i gitary, czyli tak, to jest mniej więcej od jakichś lat 70. powiedzmy, zaczęto takie rzeczy robić, może nawet trochę wcześniej, ale od lat 70. się to zaczęło bardziej tak konkretnie, że generalnie te gitary nie ma znaczenia, z czego są zrobione i w ogóle jakiekolwiek tam drewno i tak dalej, to w ogóle nie ma, że to jest wszystko w ogóle bzdura, że nawet jak się tutaj ma palisandrową albo klonową podstrunnicę, to w ogóle tak samo to nie robi żadnej różnicy, to jest tylko kolor. No i to jest takie coś, co on sobie twierdzi. Na potwierdzenie tego w ogóle faktu jest filmik zrobiony przez innego kolesia, do którego on się odnosi, i gościu robi taki bajer na tym filmiku, że ma gitarę, tak jak ja tutaj, jest to gitara Squire chiński, zrobiony z jakiegoś tam drewna, no i generalnie robi tak, że wycina na wycinarce z blatu kuchennego, z takiego paździerza, klej z takimi wiórami po prostu, z takiego materiału, wycina dokładnie ten sam kształt gitary jak ten Squire i zamienia, frezuje wszystko i tak dalej, jest wszystko dokładnie tak samo, pokazuje dwa te korpusy, wyjmuje korpus, wszystko inne jest to samo, te same struny, te same pick-upy, ten sam mostek i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to zakłada do tego body zrobionego, do tego korpusu zrobionego z tego blatu kuchennego, z tego paździerza. No i generalnie gra jest porównanie tych gitar i one rzeczywiście grają właściwie tak samo. Nie różnią się niczym, są do tego jakieś tam wykresiki, można to też porównać wizualnie, jak ktoś tam bada dźwięk w ten sposób na jakichś analizatorach. I
No i tam jest pokazane, że drewno nie ma żadnego znaczenia, tak? Można się pośmiać trochę, że może to jest tak, że po prostu te squary są zrobione z takiego drewna, że można na paździe zamienić i będzie tak samo. No ja, jak wiecie, squary generalnie to nie są najfajniejsze gitary, nie polecam ich generalnie. I one rzeczywiście nie raczą jakimś, te tanie wersje obecnie robione, to nie raczą jakimś super w ogóle dźwiękiem, więc to omijać szerokim łukiem. I to jest taka anegdotka, że być może to po prostu jest tak, że te squire są zrobione z takiego drewna, że to nie jest słychać różnicy, ale abstrahując od anegdotki, jednak jest w tym coś takiego, że no pokazuje to w pewien sposób, że rzeczywiście gitara elektryczna to nie tylko drewno, tak? Ja miałem, jakby to ująć, to różne gitary w życiu się miało w rękach, tak? Miałem gitary w ręku zrobione właśnie z drewien różnych. Miałem gitary w ręku zrobione z plastiku, tak? Czyli te gitary takie zrobione, na przykład takie Bisinicze, Warlocki, czy tam Mockingbird, nie, Warlock chyba to był ten, co grał. Warlock czy Mockingbird, nie wiem teraz. Ten, co grał na nim, na przykład Borysewicz w Polsce, nawet taka okładka w gitarze i basie z nim, z tą gitarą, to grałem na takim przezroczystym zielonym BC Richu na przykład. Grałem na takich gitarach, one się nazywają cyklotron czy cyklotronik, cyklotron chyba. I generalnie są zrobione to z czegoś takiego, że jest taki mały taki blok drewna jest tutaj, tak? Tej cienkości i on jest, do niego jest przymocowany gryf, ale cały korpus generalnie jest zrobiony na tym, są dwie takie płyty tej, nie wiem, gdzieś coś takiego, takie dwie płyty są zrobione z plastiku, z recyklingu i to wszystko jest zrobione w kształt gitary, w środku tego między, jest taka kanapka, tak, te dwie płyty z plastiku i w środku ta mała taka wkładka drewniana i na to wszystko jest, to jest body. To grałem na takiej gitarze. Grałem na gitarach ze sklejki, które wyróżniają się w ogóle takim strasznie jazgodliwym dźwiękiem. Być może zastosowane w nich pick-upy były takie, że właśnie mikrofonowały, były to zwykłe gitary tanie. Podejrzewam, że w tanich gitarach nie wszystkie pick-upy są woskowane do tej pory. I nie wszystko, i nawet jak są woskowane, to może nie są dowoskowane dobrze, bo na przykład pick-upy w Epiphone'ach są zawoskowane, a na dużych gainach raczej skłaniają się ku temu, że mają te feedbacki w sobie, więc coś takiego to jest. O kurczę, potrzebuję ten śrubełek, śrubowkrętak, no może, nie wiem gdzie jest, cholera. No i właśnie, dobra, no nie będę szukał tego śrubokręta, oleję to. Słuchajcie, no więc jak to jest, tak? Czy drewno, czy to jest tak, że to drewno gra, czy że to nie gra, czy jak to jest, cholera? Bo to jest dosyć ciężkie pytanie. We wszystkich książkach, we wszystkich jakichś tam, nie wiem, magazynach, artykułach i tak dalej, napisane jest, że Mahoń to jest na przykład brzmienie ciemne, że tam na przykład, nie wiem, Olcha ma jakiś super szybki atak, klon jest jasny, rozjaśniają brzmienie pod strunnicę. Że tam na przykład, nie wiem, Topola czy coś tam, to jeszcze coś innego. To wszystko można przeczytać, znamy te historie, jak ktoś tam się w ogóle jara tym tematem, to wie o co chodzi, więc to wszystko, wszystkie te rzeczy są posegregowane, tak? No i moim zdaniem to jest coś takiego, że rzeczywiście wywodząc się z tych gitar pierwszych, takich jak jeszcze na przykład Fender robił gitary z niewoskowanymi przetwornikami, to wywodząc się z tego, rzeczywiście na pewno, jeśli one mikrofonowały, jeśli na przykład były to też gitary, te Gibson Hollow Body, takie pierwsze, z jakimś tam takim piezoaktywnym przetwornikiem, czy jakieś w ogóle tego typu sytuacje, te pierwsze konstrukcje, myślę, że wtedy mogło być tak, że rzeczywiście drewno wpływało z tym dźwiękiem bardziej na to, jak ta gitara gra, tak? Myślę też sobie coś takiego, że pan Fender to tak naprawdę wziął to drewno, które mu przypaściło pod względem łatwości wycinania, odpowiedniej twardości, którą on tam chciał uzyskać do wkręcania śrub i tego, że to ma mu tam ileś wytrzymać. I wziął drewno najtańsze, jakie miał pod ręką, to z którego zrobił pierwsze swoje gitarki i tak się to stało, tak? Więc teraz jest pytanie, jeśli by zastosował jakiś materiał inny do gitar, to przez to, że wymyślił to ileś tam lat temu, w latach 50. i przez to zastosował takie, a nie inne
takie, a nie drewno, czyli tam jakiś na przykład, nie wiem, Jesion i Olche, tak? I to się stał kanon, a Gibson przez to, że używał mahoniu do swoich gitar akustycznych i jakiś tam hollow body, to przez to zaczął robić z mahoniu, bo miał po prostu magazyny mahoniu kupione jakoś tam, nie wiem, wcześniej. Więc może to są takie historie, że stąd się to wzięły się te gitary, tak? Może jakby zaczęli robić z paździerza lub ze sklejki na samym początku, to byśmy się do tej pory zachwycali w ogóle, nie wiem, mieszanką klejów w gitarze i na przykład jakąś tam mieszanką wiórów, nie wiem, z orzecha kokosowego z dodatkiem dębu, prawda, w tym. Bo takie byłyby kanony, nie? Tak się trochę śmieję, może to jest, ale może to tak jest. Że ten mit powstał po prostu od tego, że tak to zostało wyprodukowane, tak? Co ja na ten temat myślę? Co ja na ten temat myślę, trochę słyszeliście już w takim naszym tutaj filmiku, w takim cyklu właściwie filmików Wojna Pickowa i tam jest porównanie w tej gitarze, którą trzymam cały czas w rękach, jest porównanie różnych przetworników w tej samej gitarze i pokazanie, że z tej gitary można wyciągnąć naprawdę bardzo różne brzmienia. Przetwornik jest tylko pod mostkiem zmieniany, a brzmienia zmieniają się generalnie diametralnie, tak? Co ja o tym myślę dalej? Słuchajcie, ostatnio w ręce mi wpadł taki bardzo śliczny instrument, który już pewnie oglądaliście na filmiku. Sharvel taki, proszę bardzo. Śliczności na śliczności, w ogóle wyprodukowany w Chinach. No i tu jest tak, mahoniowy gryf i mahoniowy korpus, tak? W tej gitarze, tak? Tak to wygląda, wklejany, czyli jest to konstrukcja taka jak Gibsonowska. A ta gitara ma aktywne przetworniki Sharvela, takie OM-owe swoje. I nie gra w ogóle żadnym mulistym brzmieniem, nie gra żadnym ciemnym soundem, ani w ogóle nic takiego się nie dzieje, tak? Ale też z drugiej strony mamy filmik, gdzie porównujemy ten sam pickup BMG i ja grałem sobie, porównywałem, więc z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, z wami się mogłem tyle podzielić, co w filmiku. Więc mamy porównanie LTD i Jacksona, dwie różne gitary, też z konstrukcją, chyba one obie były wtedy neck through body, z tego co pamiętam. No i generalnie jest ten sam pickup pod boskiem BMG 81, a jest różnica, tak? Więc to są takie wnioski. Gościu ten, dr Gruwitz, mówi, że po prostu tylko brzmi, że za brzmienie gitary elektrycznej odpowiada tylko i wyłącznie pick-up. No ja się z tym na pewno nie zgodzę, że odpowiada tylko i wyłącznie pick-up. On tam jeszcze wspomina o progach, że materiał, z jakich wykonany jest, są progi, ma znaczenie. No wiadomo, naciskamy tutaj, więc styczność struny jest między tym a tym największa. Więc zgodzę się z tym, że to, z jakiego materiału wykonane są podzespoły, na przykład takie jak mostek i progi, ma znaczący wpływ na brzmienie instrumentu, metalowe elementy. A dlaczego? A dlatego na przykład, że mogę to sobie powiedzieć, porównując to z taką gitarą, mam tutaj starego Ibaneza, w którym jest mosiężny mostek. I ta gitara naprawdę ma fajny sustain, dobrze gra, fajnie wybrzmiewa i mimo swoich starych lat to naprawdę kopie tyłek. A zrobiona jest ze świerkową płytą, na przykład. Porównywałem ją sobie z Les Paulem, to możecie też zobaczyć na różnych filmikach. I generalnie nie ma kostki? Kostki gitarowe, a nie ma kostek gitarowych. No więc coś takiego, nie? Ta gitarka ma w ogóle takie coś, że tutaj pod przetwornikami jest dosyć taka, jest taki, gdzieś taki powiedzmy, a la hollow body ona jest. No i generalnie, jak mówię, ma świerkową płytę, a gra całkiem gibsonowskim soundem. Ma stare Maxony zastosowane, takie a la Puff, więc rzeczywiście zgodzę się z tym, więc teraz tak, zgodzę się z tym, to z czego wykonane są progi,
czyli jaki jest to materiał, stal, czy tam jakiś w ogóle dobry nikiel, czy tak, czy tam nie wiem z czego jeszcze wymyślają super jakieś w ogóle ekstra progi, no to generalnie to ma dość konkretny wpływ, bo jest to element, który dotyka, tak? Końcowy element. To, z czego jest wykonany mostek i przetworniki, tak? Ja nie idę aż tak daleko w swoim rozumowaniu, że drewno nie ma żadnego znaczenia dla brzmienia jak tam ci kolesie. Dlaczego? Dlatego, że ci goście porównywali instrumenty na kanale czystym. Przy małych gainach, czyli przy małych czułościach, kiedy wzmacniasz gra czystym brzmieniem i kiedy po prostu przetwornik rzeczywiście zbiera tylko ten magnes i rzeczywiście to ma dość konkretny wpływ na brzmienie. Jak wiecie, ja dość konkretnie nawalam na kanale przesterowanym na high gainie, który jest o wysokiej czułości, który zbiera bardzo wiele i po prostu powoduje to, że ten przetwornik i każdy inny przetwornik, ten to może akurat nie aż tak bardzo. Co by tutaj? Więc generalnie jest to tak, że ja uważam, że jak jest rozkręcony gain na maksa na piecu, znaczy nie na maksa, nie rozkręcajcie gainów na maksa, nie, to w ogóle jest głupota. Ale jeśli gra się na dużym gainie, ja rozkręcam na połowę na Marshallu, to jest mój maksimum, do którego idę, to jest pół gainu na godzinę 12 i nie ma sensu więcej, to jeśli mamy mocne przetworniki, jeśli generalnie mamy w ręku tą moc, to wtedy ją osiągniemy, ale co chciałem powiedzieć, jeśli gramy na takim wysokim, na takiej wysokiej czułości wzmacniacza, jeśli mamy ten pick-up, który jest tutaj też dość konkretnie mocny, to ja uważam, że mimo tego, że ten pick-up powiedzmy nie mikrofonuje i nie jest konkretnie zawoskowany i generalnie, tak jak tam ci goście mówią, teoretycznie nie zbiera tych wszystkich mikrofonowań, to jak wiemy z doświadczenia, na takim gainie już nawet na jakimś tam, nawet na jakimś tam, nie wiem, no tak jak mówię, ja rozkręcam na połowę, więc nie na jakimś konkretnie wielkim, ale jak wzmacniacz ma tą moc, to jeśli sobie tak pogadamy do pieca, tak, to do tego pick-upu, to będzie to słychać, więc w jakiś sposób to jest coś takiego, że ten przetwornik mikrofonuje, tak? Więc na pewno jest coś takiego, że zbiera on to, w jaki sposób po prostu ten dźwięk się rozkłada na tym instrumencie, tak? Więc moje widzenie jest takie, że drewno ma znaczenie dla gitary, to z jakiego jest wykonane, bo na przykład gitary ze sklejki grały słabo, ale już na przykład gitary z plastiku, te akrylowe i te, o których wam opowiadałem, wcale słabo nie grały. Naprawdę te takie z tego recyklingu, z tego ekologicznego plastiku grały wyśmienicie wręcz, bym powiedział. Były znakomicie zrobione, miały znakomity osprzęt powstawiany i naprawdę brzmiały wyśmienicie. Sprawdźcie te cyklotrony. Cyklotron, motherfucker. Więc to tak, gitary ze sklejki, jak mówię, grają dość konkretnie, jasno, tak skrzekliwie i po prostu, i to słychać, tak? Są wyraźne, są bardzo wyraziste, bardzo, bardzo czułe na to, co się gra i można dużo usłyszeć, bo są dosyć selektywne, ale ta góra znowu bardzo konkretnie przeszkadza. Czy teraz jest tak, że na przykład gitary z mahoniu to są fajne, a gitary z olchy nie, a na przykład tam gitary z, nie wiem, z jesionu bagiennego jeszcze są lepsze i tak dalej, i tak dalej. Teraz przejdźmy do tego, jak się odnieść do tego, bo to nie ma, teraz ja mówię tak, to nie ma znaczenia, tak naprawdę, bo znaczenie ma takie coś, że po prostu bierzemy gitarę do ręki i ona nam albo gra, albo nam nie gra, tak? Czyli sobie ją sobie tam testujemy przez jakiś tam czas, pogramy sobie w jakimś swoim zespole, czy to i tak dalej, i wiemy, czy ona nam... Czy ona nam gra, czy nam nie gra, tak? Czasem wiadomo to od pierwszego razu, kiedy pierdolniemy pierwszy akord, a czasem trzeba trochę na gitarze pograć. Więc generalnie
ja powiem tak, jest to nie tylko moje zdanie, bo przed tym filmikiem popytałem się trochę różnych moich znajomych, którzy też grają długo na gitarze, nawet dłużej ode mnie, popytałem się takich znajomych, których ja się pouczyłem i tak dalej. I każdy z nich powiedział mi to samo, co ja wam mówię teraz, bo ja też tak sobie myślę i też tak po prostu nie potwierdzili moją teorię. Jeśli gitara nie jest ze sklejki, bo sklejkowe gitary są do pani, jeśli wybieramy sobie gitarę z plastiku, bo ona nam się właśnie podoba, taka przezroczysta czy coś takiego, to są inne kwestie. Ale rozmawiamy o gitarach z drewna, tak? Więc moje zdanie jest takie. Jak mówię, drewno ma wpływ. Jeśli gramy na przesterach, ma trochę większy, bo wtedy ten pick-up jest czulszy. Aczkolwiek, jeśli gitara jest z drewna, to bardziej jest tutaj już kwestia tego, czy jest ona zrobiona z dobrze wyselekcjonowanego drewna, czy po prostu z jakiejś tam kupy, tak? Czy jest po prostu z lepiej dobranych jakichś tam gatunków z lepszej produkcji i czy jest po prostu z gorszych jakichś tam gatunków. I myślę, że to już ma bardziej znaczenie, czyli jakość tego drewna. Myślę, że to jest tak, że jak powiedziałem, drewno nie ma aż tak wielkiego znaczenia dla brzmienia. Największe ma brzmienie gitarzysta, tak naprawdę. I tak jak powtarzałem to wielokrotnie i to powtórzy wam każdy, kto trochę sobie już na gitarach pograł. Zresztą to można przetestować, jeśli mamy dwóch kolegów lub nawet jednego kolegę gitarzystę koło siebie. Ustawiamy wzmacniacz tak samo, nawet tak jak jeden z nas lubi. Ustawiamy go, bierzemy tą samą gitarę i gramy nawet te same riffy. Się umawiamy i gra dwóch gitarzystów i te riffy będą na tych samych ustawieniach brzmiały zupełnie inaczej, bo gra inny człowiek, to jest najważniejsze. Jeśli chodzi o samą gitarę elektryczną, jak nazwa elektryczna wskazuje, rzeczywiście najważniejszym, dosyć konkretnym i bardzo wpływowym na brzmienie jest układ elektryczny, czyli rzeczywiście przetworniki, jak mówię, metalowe elementy w postaci mostka i progów. I teraz tak, drewno ma znaczenie, aczkolwiek, tak jak powiedziałem, nie jest to... Ja nie wierzę w te wszystkie teorie, że Mahon gra tak, że coś tam gra tak, że coś tam gra tak, że jakaś tam olcha to ma taki atak, a na przykład, że jak jest ta płytka taka w tym... znaczy nie płytka, tylko ta nakładka taka klonowa w Mespolu, to on już też w ogóle gra jakoś tam jaśniej i ten Mahon się rozjaśnia, albo że... Słuchajcie, ja w to nie wierzę. Po posiadaniu około 400 gitar, po przetestowaniu około 50 przetworników, po założeniu strun od każdego producenta, jaki pojawił się chyba na rynku, przynajmniej 90% producentów strun, po założeniu tych wszystkich strun, po zmienianiu klonowych na mahoniowe, na palisandrowe, na hebanowe, Po graniu na gitarach naprawdę z każdego gatunku drewna, jaki do gitar został wymyślony, plus te wszystkie różne wynalazki, z których gitar się robić nie powinno. Uważam tak, gitara gra albo nie gra. I to jest koniec. Po prostu jest zrobiona w całości dobrze i po prostu ma to pierdolnięcie i ma to jajo. Jeśli jest to produkcja seryjna i jeśli udaje się to robić powtarzalnie, to chwała tym wszystkim producentom. Są tacy producenci, których powtarzalność jest dość konkretnie wysoka. I jeśli chodzi o dobre brzmienie, to na przykład powtarzalność jest dość konkretna w Gibsonie. Cały czas w Gibsonach, tych takich klasycznych kształtach, jest ten taki vibe. I to jest tak. Nie ma to, dla mnie nie ma znaczenia, czy gitara jest zrobiona z mahoniu, czy gitara jest zrobiona z olchy. Gram na olchowych i na to, jak to, basu to jest lipa, tak? I na lipowych gitarach, gram na mahoniowych gitarach, czuję się na nich wszystkich fajnie. Powstawiałem sobie takie pick-upy, które mi dobrze w nich zagrały, pozmieniałem je, pokombinowałem i doszedłem do tego, który pick-up, w której gitarze mi gra dobrze. Też nie patrzyłem na żadne w ogóle opisy. Mam katalogi Seymour Duncan, mam katalogi EMG, tam wszystko jest też niby napisane, że co tam do czego i tak dalej. W ogóle na to nie patrzyłem, po prostu miałem pick-up, sprawdzałem, miałem możliwość, zmieniałem, kombinowałem, znalazłem to, co chciałem, byłem bardzo zadowolony, zostawiałem i w ten sposób to działa. Słuchajcie, czy drewno ma znaczenie? Nie wiem,
chciałbym, żebyście nawiązali ze mną dyskusję, jakie są wasze doświadczenia. Oczywiście mówcie przy okazji, ile lat gracie na gitarze, ile ograliście gitar i w ogóle co z tą gitarą robicie i tak dalej, i tak dalej. To też da nam jakiś tam obraz. I postarajmy się nawiązać jakiś kontakt. No ja mówię, tak jak reasumuję. Myślę, że cała ta sytuacja z tym, jak gitara brzmi, wzięła się od tego, że gitary na początku były akustyczne i klasyczne i po prostu rzeczywiście były instrumentami akustycznymi. Gitara elektryczna jako taka nie jest instrumentem. To nie jest instrument. To w ogóle. Jako takie. No słuchajcie, wyjdźcie sobie na scenę i zagrajcie, nie? To nie jest instrument, tak? Nic nie słychać, nikt nic nie usłyszy. Przyłożenie tutaj mikrofonu nic nie da, proszę bardzo. To cały czas będzie brzmiało tak samo, proszę bardzo. Tak? Więc to jest coś takiego. Gitara jest... wtedy instrumentem, kiedy ją, gitara elektryczna jest wtedy instrumentem, kiedy staje się akustyczna, czyli możemy ją usłyszeć głośno, tak jak normalną rzecz, jak znamy, czyli po podłączeniu do wzmacniacza, tylko i wyłącznie. Tak to jest, że gitara elektryczna jest instrumentem ze wzmacniaczem, więc zestaw gitara, kabel, wzmacniacz, podstawowy zestaw, to jest to, jak gitara brzmi w całości, to jest ten całość tego elementu. Więc jeśli mamy kiepski wzmacniacz, to nawet Gibson na nim, mimo tego, że cały czas będzie słychać to, że on tam jest tam Gibsonem i on tam się będzie spróbował przedzierać, no to tam będzie ograniczony przez to, tak? Jeśli mamy wzmacniacz trochę fajniejszy, no to już wiadomo, że też może to się to rozwinąć skrzydła. No więc to jest coś takiego i to jest zestaw elektryczny. I to tak jest właśnie reasumując, no. Chciałem to powiedzieć na początku, a powiedziałem na końcu. Sprawa wygląda tak, zrobiło się tu strasznie gorąco, bo mam pozamykane okna, żeby nie było tego hałasu. Chyba powiedziałem na ten temat wszystko. Mam nadzieję, że filmik wprowadzi trochę dyskusji tutaj na nasz kanał i powiecie co myślicie. Nie wiem, czy czegoś nie zapomniałem. Jak czegoś zapomniałem, to sobie filmik obejrzę z wami i mi się przypomni, może powiem w jakimś następnym, czasem tak robię. Nie wiem, chyba wszystko. Więc generalnie tak, zapraszam na następny i tyle. No. Gitara gra z drewna, ale mało. Najwięcej gra z ręki i z łapy, z ręki i z łapy. I to jest konkluzja tego. Filmu, nara.